Znajdujemy się dzisiaj na terenie hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku, gdzie odbywa się finał ferii sportowych z Orlenem. Moimi gośćmi są... Wioletta Kulpa, kierownik działu sponsoringu PKN Orlen. Andrzej Staśko, prezes Stowarzyszenia Sportowego Football Gang. Pani Wioletto, PKN Orlen angażuje się w różnego rodzaju zajęcia sportowe i angażuje się również we wspieranie sportu zawodowego, profesjonalnego, ale wydaje się, że jednak takie zajęcia mają szczególne znaczenie. Z jakiego powodu? Znaczy są przede wszystkim wdzięczne i odzwierciedlają naszą chęć realizowania projektów sponsoringowych z takimi partnerami, oczywiście, o których rozmawiamy w tej chwili, jak Stowarzyszenie Football Gang czy Stowarzyszenie Sekan, to ferie kulturalne. Teraz gościmy w Szkole Podstawowej 16, gdzie mamy zakończenie ferii sportowych, ten pierwszy turnus, pierwszy tydzień. Za tydzień będzie zakończenie drugiego turnusu dla kolejnej grupy dzieci. Też chcielibyśmy podkreślić, że są to 4 lokalizacje szkół na terenie różnym miasta Płocka po to, żeby te dzieci miały bliżej dojść do swojego miejsca wypoczynku tych ferii, żeby mogły aktywnie spędzić czas, ale oczywiście Stowarzyszenie Football Gang przygotowało mnóstwo atrakcji dla dzieci. To nie jest tylko hala sportowa, zajęcia, bieganie, ale również inne atrakcje i bardzo się z tego cieszymy, że jest to urozmaicenie. I rzeczywiście jest to fantastyczny projekt, wdzięczny, tak samo jak Półkolonie. Cieszymy się, że w tym roku mogliśmy wspólnie zrealizować ferie zimowe dla dzieci. No wiadomo, jaka jest aura za oknem, ale mam nadzieję, że ten czas umilił im spędzony na tej sali, w tych szkołach, gdzie zajęcia są naprawdę bardzo atrakcyjne. No właśnie, jakiego rodzaju były to zajęcia podczas ferii zimowych? Przede wszystkim to był projekt ferie sportowe dla 320 dzieci, bo o tym trzeba powiedzieć. W pierwszym tygodniu to była około 160 dzieci, tak jak tu pani Wioletta powiedziała, w 4 różnych lokalizacjach. Jakie zajęcia? Przede wszystkim głównie sportowe, ale wiele atrakcji, przede wszystkim wyjść, trampoliny, kino, ceramika, co dzieci naprawdę fantastycznie odbierały. Tor ninja, mieliśmy również takie edukacyjne zajęcia z poradnią psychologiczną, mieliśmy panią pedagog, która rozmawiała z dziećmi na temat zachowania, przede wszystkim jak zachować się w internecie. Tak? To był również teatr i dzisiaj mamy zakończenie takie uroczyste, z czego się bardzo cieszymy. Dzieci otrzymają nagrody fantastyczne, to będą piłki, medale, dyplomy. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci były uśmiechnięte. Główny cel nasz to przede wszystkim rozbudzanie dziecięcych pasji, zabawa w duchu fair play, żeby te dzieci troszeczkę wyrwać z domu od komputera. Myślę, że rodzice będą zadowoleni, a jak nie? Myślę, że tak, ponieważ mamy taki pozytywny oddźwięk od rodziców, że jest fajnie. Dzieci już nie mogą się doczekać następnego dnia, kiedy do nas przyjdą, także dziękujemy tutaj za zaufanie firmie PKN Orlen, że mogliśmy razem to organizować. Widzę tutaj również specjalnych gości, czyli przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Płockiego WOPR-u. Jakiego rodzaju zajęcia będą się z nimi odbywać? Przede wszystkim WOPR. Pierwsza pomoc. Dzieci na pewno to im będzie potrzebne, a wiem, że dzieci tą wiedzę pochłaniają jak gąbka. Także myślę, że to jest taka na przyszłość wiedza, którą mogą potem jak gdyby użyć, lepiej nie, ale mogą użyć w przyszłości do ratowania pomocy. Jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer 2. Również będą rozmawiali z dziećmi na temat zachowań, na temat, jak wcześniej wspomniałem, zachowań w internecie, jak pracować, zachowania behawioralne. Także tutaj naprawdę fajna będzie atmosfera. Jeszcze mamy, kogo mamy? Policję. Przede wszystkim odciski palcy. Przede wszystkim też jakaś opowieść, odblaski. Widzimy teraz, że dzieci zakładają różnego rodzaju kamizelki. Też jakieś opowieści policjantów, którzy będą przekazywać dzieciom, tak, jak też się również zachowywać w sytuacjach niebezpiecznych. Pani Wioletto, wiem, że obserwowała Pani tutaj dzieci. Mówi się o tym, i to pewnie jest prawda, że jest ogromny problem z aktywnością ruchową u dzieci i otyłością u dzieci. Co Pani sądzi? Czy jest szansa na wyrwanie dzieciaków z marazmu internetowego? Czy rzeczywiście to nie dotyczy tych dzieci, które tutaj są? Ale wydaje mi się, że chodzi o stworzenie przede wszystkim warunków, możliwości. I my takie warunki, możliwości stwarzamy dzięki też partnerom, którzy
z pasją realizują te zajęcia z dziećmi, bo to, co jest ważne podkreślenia, trzeba to robić z uśmiechem na twarzy, żeby te dzieci widziały, że ta przyjemność jest obopólna. Ale rzeczywiście wielokrotnie, jak rozmawiałam z rodzicami po półkoloniach, które były organizowane przez nas, to rodzice byli szczęśliwi też z jednego powodu, że dzieci podczas takich zajęć, aktywności fizycznych były już tak zmęczone, że przychodziły do domu i zasypiały. Tak, te dzieci mają naprawdę olbrzymią energię. To jest taka moc, że trudno utrzymać w ryzach te dzieci. Ale myślę, że udało nam się przez ten tydzień i mam nadzieję, że drugi tydzień będzie też fajny i też z miłym zakończeniem.